10. Ukryty skarb Foresta Fena. Góry skaliste i ukryty skarb wart ponad $1 000 000. Brzmi jak historia z filmu przygodowego, jednak nie do końca. Forrest Fenn, amerykański kolekcjoner sztuki i pisarz, w 1988 roku, przerażony widmem rychłej śmierci spowodowanej jego chorobą, postanowił zgromadzić część swojego majątku i ukryć go w górach. W 2010 roku opublikował pierwszą z dwóch książek będących czymś w rodzaju mapy do skarbu. Jak sam przyznaje, z tego co mu wiadomo, jeszcze nikomu nie udało się skarbu odnaleźć. Niestety, gdyby któryś z naszych widzów planował jechać do USA w poszukiwaniu fortuny, radzimy zachować ostrożność. Podczas poszukiwań skarbu zginęło już dwóch śmiałków. 9. Złota sowa. Rok 1993, Francja. Niejaki Max Valentine oznajmia, że ukrył gdzieś na francuskiej wsi figurkę złotej sowy i oferuje 1 000 000 franków osobie, której uda się odnaleźć artefakt. Niestety oferta nie jest już aktualna, ponieważ niejaki Max zmarł w roku 2009, jednak sam przyznał przed śmiercią, że jak dotąd tylko jedna osoba była bliska odnalezienia figurki. Do sowy prowadzi 11 wskazówek. Znalazca już niestety nie zainkasuje nagrody finansowej, jednak z pewnością czeka go niemały rozgłos, zwłaszcza że sowy przez te wszystkie lata poszukiwało prawdopodobnie około 200 tysięcy osób. 8. Człowiek pekiński. W latach 30. archeologowie prowadzący wykopaleniska nieopodal Pekinu w Chinach natknęli się na jedno z najbardziej wartościowych znalezisk w historii naszego gatunku. Były to szczątki 40 osobników reprezentujących naszych przodków, datowane na 770 tysięcy lat przed naszą erą. Wszystkie znaleziska zostały starannie spakowane i przygotowane do wysyłki do USA w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Niestety nigdy do USA nie dotarły, ślad po nich po prostu zaginął. Przypuszcza się, że po prostu zostały zatopione razem ze statkiem, który przewoził je do Stanów Zjednoczonych. Jednak krążą też pogłoski, że mogły zostać skradzione jako trofeum wojenne. Całe szczęście, przed wysyłką najciekawsze eksponaty zostały skopiowane, dlatego dzisiaj możemy podziwiać choć namiastkę tego, co zostało znalezione. Władze Chin w 2005 roku jednak wznowiły poszukiwania szczątków, jednak do dzisiaj w tej sprawie nie udało się nic ustalić. 7. Skarb rodziny Romanowów. W 1918 roku ostatni z rodu Romanowów, Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow, został razem z całą swoją rodziną zamordowany. Mikołaj II był cesarzem rosyjskim, obecnym królem Polski oraz wielkim księciem Finlandii. Oprócz tego był w posiadaniu majątku wartego około 150 obecnych milionów dolarów, które przed zamordowaniem zdążył ukryć. W skład ukrytego skarbu wchodzi oczywiście, oprócz złota, biżuterii, diamentów i klejnotów koronacyjnych, 8 jajek cesarskich, każde o wartości co najmniej 10 milionów dolarów. Były to jajka wykonywane co roku w okresie wielkanocnym na polecenie władców rosyjskich. Na świecie zachowały się do dzisiaj tylko 42 takie jajka, co sprawia, że pozostałe 8 jest nie lada gratką dla bogatych kolekcjonerów. Niedawno jedno z jajek zostało sprzedane za ponad 18 milionów dolarów. 6. Studnia pieniędzy. Niedaleko Nowej Szkocji, przy wybrzeżu Kanady, znajduje się niewielka wyspa o wymiarach zaledwie 1,5 km na kilometr. Mimo swojego niewielkiego rozmiaru, wyspa znana jest z powodu rzekomo ukrytego pod jej powierzchnią skarbu. Jedna z kanadyjskich gazet w 1857 roku doniosła, że kilkadziesiąt lat wcześniej grupa nastolatków odkryła na wyspie tajemniczą studnię o średnicy 3 metrów, a po powierzchniowej eksploracji w wykopach kilka metrów w głąb, nastolatkowie stali się pewni, że natknęli się na miejsce ukrycia skarbu słynnego pirata Williama Kidda, straconego w Londynie w 1701 roku. Od tego czasu nagłośniona sprawa co kilkanaście lat przyciąga nowych eksploratorów i inwestorów gotowych na poszukiwania skarbów. W ciągu kilkudziesięciu lat swoich sił próbowali zarówno pojedynczy śmiałkowie, jak i duże firmy. Jedną z osób zainteresowanych wydobyciem skarbu był nawet słynny amerykański aktor John Wayne. Dzisiaj wyspa jest w posiadaniu osób prywatnych i prowadzenie na niej jakichkolwiek prac wymaga pozwolenia. Niektórzy twierdzą, że skarb jest na niej cały czas ukryty, inni twierdzą, że jest już dawno wydobyty, a jeszcze inni twierdzą, że skarbu nigdy nie było. 5. Skarb w Bedford County.
Jak głosi legenda, Thomas Beale w 1822 roku miał przygotować 3 szyfrogramy prowadzące do skarbu, jakie wcześniej odnalazł i ukrył w stanie Virginia w USA. Jeden z szyfrogramów wskazywał położenie skarbu, drugi zawartość, a ostatni osoby, pomiędzy którymi skarb należało podzielić. Przekazał wszystkie 3 szyfrogramy zamknięte w zapieczętowanej kopercie na przechowanie swojemu przyjacielowi, Robertowi Morrisowi, któremu powiedział, że jeżeli nie zgłosi się po ich odbiór w ciągu 10 lat, to przechodzą one na jego własność i będzie on odpowiedzialny za wydobycie skarbu. Morrison po 10 latach rozpieczętował pakunek i jego oczom ukazał się szyfr, niezłamany w większości do dzisiaj. Morrison nawet postanowił upublicznić szyfrogramy z nadzieją, że znajdzie się osoba będąca w stanie je rozwiązać. Jak dotąd udało się rozszyfrować jeden, z którego wynika, że wartość skarbu wynosi ponad 63 miliony dolarów. Pozostałe 2 szyfrogramy pozostają niezłamane do dnia dzisiejszego i czekają na osobę, która będzie w stanie je złamać. 4. Skarb u wybrzeży Key West. W 1622 roku hiszpański galeon Neustra Senora de Atoka zmierzał do Hiszpanii, jednak został złapany przez huragan nieopodal wybrzeży Key West, niedaleko Florydy. Statek załadowany był niewyobrażalnymi ilościami złota, srebra i kamieni, wartych w dzisiejszych czasach około 700 milionów dolarów. I na pewno nie jest to legenda, taki statek rzeczywiście wiózł skarby i zatonął. Potwierdza to fakt, że poszukiwacz skarbów Mel Fisher odnalazł znaczną część złota. Jednak jak podają szacunki, na szczęśliwego znalazcę mającego środki na eksplorację dna wybrzeży Key West czeka jeszcze złoto o wartości niecałych 200 milionów dolarów. 3. Skarb z Limy. Wyobraź sobie 200 skrzyń z klejnotami, ponad 100 figurek ze złota, 300 inkrustowanych mieczy, 1000 diamentów, setki złotych kielichów i sztabek, a nawet dwumetrowy posąg Matki Boskiej z czystego złota. Robi wrażenie, nieprawdaż? Poszukiwania tego skarbu trwają od 1820 roku, kiedy Hiszpanie panujący na terenie Peru w strachu przed nadchodzącą rewolucją spakowali wszystkie wcześniej wspomniane skarby na statek i zlecili kapitanowi Williamowi Thompsonowi ich transport do Meksyku. Jednak jak nie trudno przewidzieć, statek ze skarbem do miejsca docelowego nigdy nie dotarł. Kapitan po drodze wymordował załogę, a skarb zakopał w bliżej nieokreślonym miejscu. Przypuszcza się, że miejscem ukrycia skarbu jest wyspa Kokosowa nieopodal Kostaryki. Jednak odnalezienie skarbu proste nie jest, próbowało tego już ponad 300 ekip z całego świata. Jak na razie bez powodzenia. No ale gra jest warta świeczki, ponieważ szacowana wartość skarbu to prawie 300 milionów złotych. 2. Grobowiec Attyli. Attyla był wodzem Hunów, który stworzył w V wieku naszej ery imperium, które sięgało od Danii po Bałkany i od Renu aż do Morza Kaspijskiego. Attyla rządził żelazną ręką całym ówczesnym światem, co pozwoliło mu złupić wręcz niewyobrażalne ilości skarbów. Po jego śmierci Hunowie złożyli jego ciało do 3 sarkofagów, żelaznego, srebrnego i złotego, a przestrzenie między nimi zalali woskiem i smołą. Ciało pochowali razem ze znaczną ilością złupionych bogactw, jednak do dzisiaj nie wiadomo do końca gdzie. Podejrzewa się, że może leżeć w Niemczech, na Słowacji lub nawet na Morawach. Wiadomo jednak, że na szczęśliwca, który odnajdzie grobowiec, czeka nie lada łup, ponieważ bogactwa pochowane razem z Attylą są warte około 2,5 miliarda dolarów. 1. Zaginione złote miasto Paititi. Jest to legendarne, zaginione miasto Inków, ukryte gdzieś w peruwiańskiej lub brazylijskiej dżungli, poszukiwane już od 500 lat. Na początku poszukiwania rozpoczęli hiszpańscy konkwistadorzy, jednak bez większego skutku. Od tego czasu poszukiwacze skarbów z całego świata również bezskutecznie próbują odnaleźć to miejsce. Zainteresował się nim również francuski archeolog Thierry Jamin, który poszukuje Paititi już od 15 lat i odkrył przy okazji ruiny wielu innych miast i osad, ale Paititi jak na razie jeszcze nie znalazł. A jest czego szukać, w ruinach miasta mieści się wręcz niezliczona ilość szczerego złota w postaci figurek, ogromnych statuł, monet, biżuterii i czystych sztabek. Przypuszcza się, że całość jest warta około 10 miliardów dolarów.